Wszystkiego najlepszego, Polsko, z okazji Dnia Niepodległości. Dzisiaj świętujemy Dzień Niepodległości, dzień, w którym Polska po 123 latach zaboru odzyskała niepodległość. W 1918 roku, 11 listopada, nasi przodkowie wrócili do własnego państwa. Było różnie. Działo się z nim wiele rzeczy. Utraciliśmy potem je w 1939, odzyskaliśmy ponownie, trochę koncesjonowane, ale polskie. Od 1989 roku żyjemy w własnym, niepodległym kraju i chciałbym Wam wszystkim i sobie życzyć, żebyśmy dalej w takim kraju żyli. Zmieniają się w nim rządy, raz rządzą jedni, raz drudzy, ale Dzień Niepodległości jest wspólny. Dlatego wszystkim życzymy, jako cała redakcja, Dzień Dobry Podlaskie, wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Niepodległości. Bo chociaż my, Polacy, mamy taki zwyczaj, że świętujemy na smutno, świętujemy rocznicę różnych smutnych wydarzeń, rozrzewniamy się nad tymi powstaniami, klęskami, wydarzeniami, to jednak potrafimy też się cieszyć. Może nie tak jak Amerykanie w Independence Day, ale też potrafimy. Kto nie wierzy, niech zobaczy, jak świętujemy Marsz Niepodległości, jak jest pięknie, kolorowo, patriotycznie. I tak, mimo różnych kontrowersji, mimo różnych wątpliwości, mimo różnych zastrzeżeń i różnych poglądów, niepodległość i ojczyzna nas łączy. Dlatego wszystkiego najlepszego, Rodacy.